opowiadaj mi o jakichś niemoralnościach albo też o sensie rewolucji, kiedy jesteś poddawany uderzeniom prądu elektrycznego albo biczowany, nie można ci się odzywać, nie rób nic, siedź cicho, czekaj na moje rozkazy, jeżeli nie ma rozkazu, zachowaj ciszę. Jeżeli pytasz, kiedy rozkażę ci coś zrobić, musisz to zrobić natychmiast, bez protestu. Nie używaj jako pretekstów kampu czy krom, to jest właśnie ta część Wietnamu, która jest tradycyjnie tutaj jeszcze w dalszym ciągu uważana za część Kambodży, położona właśnie w delcie Mekongu. Część więźniów, która tutaj trafiała, to byli więźniowie właśnie z tamtych rejonów, także oni starali się wybierać w ten sposób, że oni są po prostu Wietnamczykami, także tutaj też ten pretekst im odebrało. Jeżeli nie będziesz przestrzegał którejkolwiek z powyższych reguł, zostaniesz pobity albo poddany uderzeniom prądu elektrycznego, jeżeli nie będziesz posłuszny jakiemukolwiek mojemu poleceniu, albo otrzymasz 10 uderzeń, albo 5 uderzeń prądu elektrycznego. To był ten właśnie zestaw przepisów, które musieli się podporządkować na tej branży. Zaraz. Mam plusik. Mam plusik, cały plusik. Motocykliści czekający na rogach ulic na ławeczkach to są oczywiście taksówkarze.